Trudno jest zacząć przygodę z fotografią dzikiej przyrody, jeśli nie ma się odpowiedniego sprzętu, a tym bardziej chodzi tutaj mi o obiektyw. Zazwyczaj zakłada się, że 500 mm dla pełnej klatki to już jest taka ogniskowa, która pozwala sfotografować z oddali jakieś ptaki czy inne dzikie stworzenia. Natomiast umówmy się, że te obiektywy zazwyczaj nie są w zasięgu portfela. Zwykłego śmiertelnika, i tutaj pojawia się fantastyczna alternatywa, bardzo tania mniej więcej 10 razy tańsza niż odpowiedniki tych właśnie obiektywów w różnych systemach. Mianowicie tutaj mówię o obiektywie 500 mm ze światłem 6,3, który wyprodukował Titi Artisan i co ciekawe, jest on dostępny w prawie we wszystkich systemach. Zresztą ich listę teraz widzicie na ekranie i ten mój, który mam teraz w ręce jest z mocowaniem RF, czyli tym kanonowskim, natomiast producent mógł wyprodukować to szkło z mocowaniem RF, a to dlatego, że właśnie jest pozbawione silniczka autofokusa i tutaj wiecie, jest ten przedmiot niezgody między producentami firm trzecich, obiektywów firm trzecich a Kanonem. I co trzeba tutaj wspomnieć, że jest to szkło formalnie dedykowane pod filmowanie. Mamy tu ten napis Cinema SIN, ale jakoś trudno jest mi wyobrazić taką możliwość powszechnego użycia obiektywu o ogniskowej 500 mm w filmie. Być może są takie osoby, które właśnie takimi obiektywami filmują. Ale szczerze powiedziawszy, nie znam. Natomiast, że jest to obiektyw tak bardziej stylizowany na obiektywy filmowe, no to tutaj ma ten charakterystyczny ruch pierścienia ostrości, który dosyć, z dosyć dużym oporem chodzi. Natomiast po jakimś czasie można się do tego przyzwyczaić. Ten ruch jest płynny, więc to jest wszystko najważniejsze. Natomiast, nie jest to tak jak w innych obiektywach manualnych, że ten pierścień po prostu po lekkim dotknięciu chodzi tutaj w jedną i w drugą stronę. Tutaj trzeba przyłożyć troszeczkę. Siły, natomiast nie jest to aż tak wielkie wyzwanie. Trudniejszą kwestią jest przyzwyczajenie się do płynnego ruchu pierścienia przysłony. Tutaj nie mamy tego kliku, nie mamy tego oporu, który wskazuje nam, że przyłączamy się między jedną wartością przysłony a drugą, więc w przypadku fotografowania trzeba najpierw wydaje mi się, że ustawić sobie. Własność przysłony, którą chcemy używać, a potem dopiero zacząć fotografowanie. Oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że 6,3 to nie jest żaden jasny obiektyw, nie nadaje się i tego typu różne argumenty, które się słyszy w różnych miejscach w sieci, tym bardziej na forach fotograficznych. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że charakterystyka obiektywów o dłuższych ogniskowych, czyli właśnie ten rzeczony 500 mm, sprawia, że to 6,3 to jest naprawdę płytka głębia ostrości i tutaj ustawienie ostrości takie precyzyjne musi być rzeczywiście wykonane z dużą dokładnością właśnie z taką precyzją, żeby później się nie okazało, że ten przedmiot, który fotografujemy, on ma na przykład ostre oko, a nie ostry nos i w związku z tym radziłbym tutaj w przypadku fotografii takiej dzikiej przyrody, na przykład fotografii ptaków, przymknąć do F11 i wtedy się już nie martwić tym, jak się tutaj dobrze uda ustawić ostrość, natomiast też warto wspomnieć, że ten obiektyw rzeczywiście daje najostrzejszy obraz gdzieś w granicach F11, co jest zresztą domeną wszelkiej maści obiektywów, ale warto podkreślić tutaj fakt, że TT Artisan 500 mm mimo swojej niskiej ceny, a więc kiedy oczekujemy, że tu będą jakieś kompromisy, naprawdę daje ciekawy obrazek, może nie pozbawiony jakichś powiedzmy wad, natomiast optycznie, jeżeli oceniamy tak ogólnie ten obiektyw, to jest naprawdę bardzo fajnie i tutaj ta ostrość jest bardzo Wyraźna też od krawędzi do krawędzi. Nie ma tak dużego załamania jak w przypadku bardzo jasnych szkieł, kiedy mamy w centrum kadru ostry obrazek, a po bokach jakieś takie. Ala piaseczki, dziwne, dziwne artefakty się pojawiają. Tutaj jest naprawdę w miarę równo, więc to jest też ciekawa rzecz. I czasami podnoszone są takie argumenty, że obiektyw 500 mm i ręczne ostrzenie to jest rzecz nie do wykonania. Przypominam też, że mamy w tej chwili od kilku czy kilkunastu już lat system Focus Speaking we wszelkiej maści kamerach, czy też bardziej powinienem powiedzieć aparatach, więc ten podgląd tego gdzie wędruje ta głębia ostrości jest już pojawia się nam na ekraniku czy też bardziej na wizjerze elektronicznym i dzięki temu możemy w precyzyjny sposób ustawić ostrość i cieszyć się ostrym ujęciem. Co prawda uchwycenie jakiegoś ptaka w locie jest już dużym wyzwaniem i tego bym nie rekomendował robić, natomiast 500 mm można też z powodzeniem zastosować sobie w, w w innych specjalizacjach w fotografii, na przykład kiedy chcemy jakoś skompresować nasz obraz, sprawić, że Przedmioty normalnie oddalone od siebie są. Na naszym zdjęciu wydają się być bliżej, albo też odseparować jakiś przedmiot od tła i postawić akcent na właśnie ten przedmiot lub tego człowieka, wycinając go z tła, rozmywając to tło zupełnie, no to wtedy takie obiektywy jak 500 mm nadają się idealnie. Kolejnym poświęceniem, które padło w przypadku projektu tego obiektywu, jest to, że on nie ma wewnętrznej stabilizacji. Wiadomo, że Stabilizacja optyczna jest zdecydowanie wyżej, jeżeli chodzi o hierarchię działania niż stabilizacja w aparacie. Natomiast jeżeli już włączymy sobie tę stabilizację w aparacie, stabilizację matrycy, no to rzeczywiście można tutaj nieco wydłużyć czasy. Ja fotografowałem przy jednej 250 sekundy i też te zdjęcia już ze stabilizacją wychodziły całkiem poprawnie, więc można powiedzieć, że tutaj ten obiektyw w miarę nadaje się do wszelkiej maści eksperymentów. Jak widzicie, mamy tutaj podczepione taki pierścień, mocowanie do statywu, więc praktycznie na statywie możemy sobie tym obiektywem operować, i to jest na pewno o wiele bardziej. Użyteczne niż trzymanie takiej wielkiej cegły ciężkiej w ręku. Natomiast te wszystkie ujęcia, które widzicie w dzisiejszym filmie, są wykonane z ręki, także jak ktoś chce trochę poćwiczyć, to jak najbardziej da się. Niesamowite wrażenie robi też ta pokrywa. Która, którą zamykamy, nasz obiektyw to jest średnica 82 mm, więc naprawdę dosyć spora. W przypadku takich normalnych obiektywów nie spotykamy tego. Ten kapsel, jak ja to mówię, jest wykonany też z metalu, podobnie jak cały obiektyw, także mamy tutaj wrażenie, że producent. Nie oszczędzał na jakości zbudowania, co jest też, myślę, że teraz taką strategią TT Artisana. Oczywiście, tam jest kilka takich modeli Plastic, Fantastic, ale ogólnie, obiektywy tego producenta coraz bardziej zaskakują, jeżeli chodzi o oddanie tej zależności między ceną a jakością obrazu, które produkują, i to też bez znaczenia w jakim systemie, bo rzeczywiście gama tych obiektywów dostępna jest od Fuji przez Canona aż do Sony, więc praktycznie mamy pełne spektrum. Jeżeli macie doświadczenie z dłuższymi ogniskowymi, na przykład 500 mm, to dajcie znać co myślicie o takiej alternatywie na start, jeżeli chodzi o właśnie odkrywanie tych długich ogniskowych, czy warto zainwestować w takie tańsze szkło, które da nam przyzwoity obrazek, czy już lepiej zapożyczyć się, sprzedać nerkę i rzeczywiście Odczekać swoje i kupić już mega profesjonalny obiektyw z autofokusem. Jestem ciekaw Waszej opinii. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że już subskrybujecie ten kanał. Ja nazywam się Jacek Siwko. A strona, którą rekomenduję, to aparaty.pl.